Księga 12. To zbiór tyluż ksiąg prorockich Starego Testamentu, które zawsze od samego początku były ujmowane w całość, czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, stanowiły jedną księgę. I bardzo dobrze, że właśnie w tym wydaniu księgi 12 są one także ujęte całościowo. Księga 12 to tak to nazywam, jest zbiorem, jest, przed, jest antologią tekstów prorockich Starego Testamentu. Wiele jest tutaj cennych rzeczy w tej księdze, ale przedstawiam i polecam w sposób szczególny Chrystologię 12 proroków. Autor przekładu i autor wstępów, opracowań, ksiądz profesor Waldemar Chrostowski przedstawia z wielkim znastwem to, co w naszej biblistyce rodzime jeszcze nie było omówione. Mianowicie obecność Jezusa Chrystusa, Słowa Bożego w zbiorze dwunastu proroków. Spotykamy opracowania na temat księgi Izajasza i omówienia bardzo szerokiego, dokładnego tekstów, tak zwanych tekstów mesjańskich. Również dotyczy to księgi Jeremiasza, psalmów, innych ksiąg biblijnych. A właśnie te księgi gdzieś zostały zapoznane. I bardzo się cieszę, zajmując się w jakiejś mierze tymi księgami, omawiając je, komentując, że właśnie one zostały wydobyte w tak wspaniały, twórczy i mądry sposób na światło dzienne. Ze miar polecam lekturę zarówno nowego przekładu, ale także i tych dobrych wstępów Księgi Dwunastu Proroków.